Dobry wieczór, moi subskrybenci, moi słuchacze. Chciałam się z wami podzielić pewną rzeczą, na którą dzisiaj trafiłam. CW24 nie mam subskrybowanego, dlatego że usunęłam subskrypcję w ubiegłym roku, gdy redaktor Maciej Maciak cały czas podtrzymywał propagandę dotyczącą pseudopandemii. Próbował w ten sposób zastraszać ludzi, pomagając antypolskiemu systemowi. Okazało się, że pan Maciej Maciak zespół z panią mecenas Żywucką postanowili nagrać sobie wywiad i spróbować ośmieszyć pana Tadeusza Cichockiego, jak i jego dekret, który wydał w imieniu nas wszystkich, suwerena, zwierzchnika władzy, po to, byśmy mogli się zacząć bronić przed okupantem, przed jego doktrynami, regulaminami, czy prawem, które sam ustanawia. A wiadomo, III RP, Republic Poland of, nie jest państwem polskim, a jest obcą prywatną korporacją, więc tym samym jesteśmy dalej pod okupacją interesów amerykańsko-żydowskich. A pan Maciej Maciak z panią Żywuską twierdzą chyba inaczej. Bo zamiast cieszyć się, że ktoś tak mądry jak pan Tadeusz Cichocki wydał taki dekret, a miał do tego prawo i miał obowiązek jako suweren poinformować naród polski o tym, co ma miejsce. Sam sprawdził nielegalność instytucji zwanych państwowymi poprzez wysyłanie pism i wnoszenie o wykazanie legalności, uprawnień oraz wykazania legalności przepisów prawa, na które się te instytucje powołują lub ci urzędnicy się powołują. Czasami dostawał odpowiedź, czasami nie dostawał odpowiedzi, a wiadomo, milczenie oznacza zgodę. Ale wracajmy do tej wspaniałej dwójki, oczywiście w cudzysłowie. Mam pytanie do pani Żołuskiej. Komu pani przysięgała i przez kogo była pani mianowana, gdy pani została prawnikiem? Panie Maciak, dlaczego pan podtrzymywał propagandę strachu, choć wiadomo było, że to jest jedna wielka ściema, a w swych nagraniach cały czas pan bombardował, tak jak w telewizorni, tak u siebie na kanale, odnośnie pandemii strachu? Ile zachorowań, ile zgonów, czarna magia, masakra normalnie. A dzisiaj udajecie obydwoje, że jesteście wielkimi antysystemowcami. Za to dekret Tadeusza Cichockiego was parzy i próbujecie go ośmieszyć? Dlaczego? Czyżby było coś na rzeczy? Tak więc teraz do was, moi drodzy słuchacze, podaję wam to pod rozwagę, byście zaczęli myśleć, zastanawiać się, kim tak naprawdę jest pan Maciak, kim jest pani Żyłuska, dlaczego tak uparcie chronią, udają, że walczą z systemem, że walczą z tym wszystkim, co jest
dla nas Polaków niedobre. A tak naprawdę chronią ten system, który jest antypolski, antyludzki, który nie ma nic wspólnego z prawem naturalnym. Wierzę głęboko, że wybierzecie właściwą drogę i zakończymy wspólnie tą farsę, powołując się na dekret pana Tadeusza Cichockiego, który jest naprawdę świetnym instrumentem do obrony, pokojowej obrony. I wierzę, że podejmiecie właściwą decyzję, w którą stronę pójść. Chciałabym jeszcze na koniec powiedzieć, że my jako suweren, zwierzchnik władzy, mamy prawo i obowiązek wydawać dekret. Dlatego, że jesteśmy rdzennym ludem z dziada, prapradziada, zamieszkującym te tereny. Naród polski, a jakoś dziwnym trafem pan Maciej Maciak nie chce zakończyć tej farsy i żeby władza wróciła do rąk Polaków? Ciekawe dlaczego. No, to tutaj już nawet nie będę nic mówić więcej, bo nie ma sensu. Każdy sobie sam dopowie, kto będzie oglądał ten materiał. Więc trzymajcie się cieplutko. Serdeczności ślę jak zawsze dla was.